Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na plus czy na minus? Jeżeli podsumujemy cały turniej, to zdecydowanie na plus, bo tak jak powiedziałeś, jest to najlepszy wynik Igi Świątek w Melbourne. Jest to jej drugi turniej w tym sezonie, drugi półfinał, w tym drugi na kortach twardych, także na pewno może wyjeżdżać stamtąd zadowolona, ale oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak widzieliśmy to, jak grała w czwartej rundzie, to jak grała w ćwierćfinale, no to wszyscy liczyliśmy na to, że zobaczymy. Jeszcze nie jest oczywiście, że tak, aczkolwiek swój ranking na pewno poprawi, bo będzie teraz zajmowała czwartą pozycję po tym turnieju, także bardzo, bardzo wysoko. W dzisiejszym meczu Collins ją zdecydowanie zdominowała, i Collins, bo ona przy serwisie i przy uderzeniach z linii końcowej dzisiaj uderzała o 10 km szybciej niż w poprzednich meczach, także to pokazuje, jak bardzo, jak skoncentrowała się na tym dzisiejszym meczu i jak bardzo chciała ten mecz wygrać. Co ciekawe, nie robiła też przerw w trakcie meczu, ona po prostu dzisiaj grała jak w transie. Posłuchajmy, jak Iga Świątek podsumowała ten cały swój występ w Melbourne na dzisiejszej konferencji. 20 lat, tyle ma Iga Świątek, to jest Jeszcze jest czas. Jeszcze jest czas i tylko 20 Sama lat. Sama zresztą tak powiedziała chyba, że to jest... Wspomniała jeszcze na tej konferencji o tym, że to są, że to dzisiaj miała do czynienia z najszybszymi piłkami jak do tej pory. No ale już jak wspomnieliśmy, nie dość, że była w najlepszej czwórce w tym turnieju, to jeszcze będzie teraz w najlepszej czwórce na świecie, ale i dla Danielle Collins jest to życiowy sukces. I teraz posłuchajmy, co sama Danielle Collins powiedziała po tym dzisiejszym spotkaniu. Tak, dla niej to też życiowy sukces. Ona z kolei teraz będzie zajmowała 10 miejsce w rankingu WTA. Ale jeszcze taka ciekawostka a propos Danielle Collins, bo ona bardzo późno zaczęła swoją przygodę w tym zawodowym tenisie, bo ona skończyła studia w Stanach. Była bardzo dobrze zapowiadającą się zawodniczką, ale niestety po prostu brakowało pieniędzy, więc ona dopiero w wieku 22-23 lat zaczęła grać profesjonalnie w tenisa. Tak, także myślę, że też dla niej na duży plus i zasłużyła zdecydowanie na ten finał, w którym zresztą spotka się teraz z Ashleigh Barty, czyli z liderką, jedynko. I oceniała tylko po poprzednich spotkaniach, to bym powiedziała, że tutaj zdecydowaną literką będzie Ashleigh Barty. A po tym, co Danielle Collins pokazała z Igą Świątek, szczerze powiem, nie mam pojęcia, kto tutaj może... gra jedynka, to jest raz, dwa, gra u siebie. Tak, i na pewno będzie miała doping własnej publiczności. I poza tym też jest bardzo waleczna, ale i Danielle Collins nie brakuje tej waleczności. Ona zresztą ma taką ksywkę nawet Danimal, od tego takiego swojego, można powiedzieć, trochę zwierzęcego charakteru. Bardzo ciekawa jestem, jak się zakończy ten finał. No i dla niej to jest też trochę sytuacja teraz albo nigdy. Tak, 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 bo jednak Ashleigh Barty jest dużo, dużo młodsza niż Danielle Collins. A jak w turnieju panów? A w turnieju panów jutro mamy bardzo ciekawe dwa półfinały, bo Rafael Nadal spotka się z Matteo Berrettinim, a z kolei Stefanos Tsitsipas z Daniłem Miedwiediewem, który walczy tutaj o to, żeby być liderem światowego rankingu. Szczerze powiem, tutaj też ani w jednym półfinale nie jestem w stanie wskazać faworyta, ani w drugim. Może w tym meczu Miedwiediew-Tsitsipas bardziej bym tutaj postawiła na Stefanosa Tsitsipasa, tylko ze względu na to, że grał trochę łatwiejsze spotkanie. Może będzie miał więcej sił i naprawdę po operacji łokcia gra bardzo, bardzo dobrze. W meczu Matteo Berrettini, Rafael Nadal, szczerze powiem, mam nadzieję, że Rafael Nadal wygra ten mecz, ale mówię, ani w jednym półfinale, ani w drugim półfinale tutaj nie ma zdecydowanego faworyta. Bardzo. Proszę Państwa, zaczął się już wczoraj sezon lotów do Pekinu, wiadomo, igrzyska. Nasi skoczkowie na razie jeszcze tam się nie wybrali, bo przed nimi Puchar Świata w Willingen. Potrzebny jak nigdy po ostatnich perturbacjach. Dobre jest to, że kadra ma być w komplecie, bo kończy się kwarantanna Piotra Żyły. Na miejscu jest Patryk Pancewicz.